Jestem w Afryce, pracuję w Irlandii i jestem pielęgniarką, więc pomagam przeważnie ludziom chorym, którzy przychodzą do ośrodka zdrowia. No świetnie, słuchajcie, to jest... O, proszę bardzo, ale nie starci się za ciebie. To jest jedyna siostra legalnie, która gina tę drogę, którą znam. Tak, bo do niedawna jeszcze, teraz wyjechała na urlop, na odpoczynek do Polski po wielu, wielu latach pracy w Irlandzie. Jeździ karetką. Ma takiego kogutę, na dachu, jak ona jedzie przez wioskę, to wszystkie kozy uciekają. Ludzie też. Świetnie. Moi drodzy, tutaj w tle, ja może siostrę zaproszę teraz do mnie. Siostra wam troszeczkę poopowiada, czym się tam tak de facto zajmujecie. Siostra będzie stąd opowiadać, żeby widzieli i siostrę, i zdjęcia. Tam poleci sobie jedno, a siostra nam będzie opowiadać o tym, co jest treścią życia Łagijczyków, Komijczyków i dlaczego siostry są tam potrzebne. No więc, ja jestem pielęgniarką, tak jak już powiedziałam, więc ja się zajmuję ośrodkami zdrowia. I właśnie tutaj macie zdjęcia akurat, są zdjęcia z mojej pracy. Ale prowadzimy także adopcję serca, prowadzimy przedszkola i szkoły. Ja jestem, znowu zacznę, jestem pielęgniarką, tak jak ksiądz powiedział, prowadzę karetkę pogotowia, zastępuję lekarza, zastępuję położną. Po prostu nie mamy tam lekarza, a ośrodek zdrowia tam i tu bardzo się różni, bo tam to jest moje szpitalnie. I często do nas ludzie przychodzą właśnie i mają czasami bardzo daleko żeby do nas dotrzeć, ponad półtorej godziny na nogach, żeby znaleźć jakąś pomoc lekarską. Ale może ja zmienię troszeczkę i nie będę opowiadać o mojej pracy, ale może opowiem trochę o życiu waszych rówieśników tam. Dzieci mają tam też szkołę obowiązkową, ale niestety nie każdego stać na to, żeby iść do szkoły. Często rodziców nie stać na to, żeby kupić mundurek szkolny, a jak idą do szkoły, nie wiem, czy tam będzie takie zdjęcie, to nie mają zeszytów, nie ma książek, więc żeby wasi rówieśnicy się czegoś nauczyli, to wszystko muszą zapamiętać i wbić do główki już w szkole. Bo nie można przyjść do domu tak jak wy przychodzicie, mama się pyta, no i co, jak tam, co dzisiaj było zadane, czego się uczyłeś, pokaż, czy odrobiłeś zadanie, bo nie ma zeszytu, nie ma książek do ćwiczeń i tak dalej. Więc często, no dzieciaki mają trochę bardziej podpórkę w szkole. Tak samo jak przychodzą do domu, to nie jest koniec obowiązków. Obowiązkiem waszych rówieśników to jest zaopatrzenie domu w drzewo i wodę. Czasami mi się wydaje, że te ich pojemniki do noszenia wody rosną razem z dziećmi, bo takie już maluchy noszą 5-litrowe, a tutaj widzę większe towarzystwo, to już 20 litrów na głowie i niosą do domu wodę czy drzewo. Także jeżeli jest młodsze rodzeństwo, to starsi muszą zajmować się młodszym rodzeństwem, bo rodzice muszą iść pracować na rogu. Ksiądz ma jakieś pytanie. Tutaj mamy bardzo ciekawe zdjęcie, widzę zainteresowani w oczach dzieci, co tu się dzieje. Na tym zdjęciu to mamy ważenie dzieci. W taki sposób waży się małe dzieci. Jak przychodzą, widzicie, maluch tutaj jest, przyszedł do ośrodka zdrowia. To, że on ma taką pucłowatą buzię, to nie znaczy, że on jest zdrowy. On jest po prostu opuchnięty z powodu choroby głodowej. I to jest woda,